No mega fajnie to wygląda. To dopiero przedsmak, bo tutaj wszystko się zaczyna. I wszystko co najlepsze dopiero przed nami. Idziemy poszukać jakiegoś cappuccino, bo trzeba gdzieś odbić boczne uliczki, bo wtedy jest znacznie taniej. Nawet patrzyliśmy, było po euro czy dwa? No jakoś tak. No w porównaniu do 11 euro, bo to było w jakiejś starej restauracji, tak? W najstarszej kawiarni przy bazylice Świętego Marka, więc pewnie później ją pokażemy. Tak, chociaż cappuccino... kawy na pewno nie będziemy tam pić, bo... Nie, no na pewno nie. Cappuccino się... za 11 euro, więc... Nie powiem, jak bym się wtedy czuł, bo nam zbanują film. I tutaj jesteśmy właśnie przy Grande Canale. I jak na razie nie śmierdzi, bo wiele osób mówi, w sumie pół na pół, że śmierdzi. Ale my na razie nie czujemy smrodu. A jeszcze ciekawe, ile szczurów dzisiaj spotkamy. Weź, to, nawet mi... Kto oglądał poprzedni odcinek z Werony, wie o co chodzi. Także pomyślcie sobie teraz, ile szczurów zobaczymy, a na koniec filmu, jak nie zapomnimy, to powiemy i zobaczymy, czy trafiliście. Chyba, że wyjdzie, że Angie ma szczęście i nie będzie żadnego. No, oby. Jak Włochy, to oczywiście też piłka. Jest Fede Chiesa, Francesco Totti, Ibra, ale oczywiście jest i lewy. Magnesy, 3 euro za jeden. Poszukamy tańszych. O, to wygląda ciekawie. Złoto? Tak, sztabki. Oblewane czekoladą. Takie złoto jest fajne, ale wolę jednak prawdziwe. Idziemy dalej. Ogólnie to jest to dużo tych straganów. W sumie nic dziwnego, bo Wenecja od zawsze była związana z handlem. No jest to miejsce ultra turystyczne. Są oczywiście też kościoły, wieże. To też będzie się dzisiaj pojawiać w odcinkach. A tutaj już były przed chwilą magnesy po 2 euro. Także jak przypolujemy to... To już dobra cena. To przycebulimy jeszcze o, patrz, taniej. O, tam jest Mewa na greju. A faktycznie. Ona podobno kradnie kanapki. Tak, jak więc będziecie uwaga jeść, to na Mewo. Uważajcie. Ona tu pewnie nie bez powodu filuje. Pozuje i czeka. Czeka na okazję. No. I takie butle to ja rozumiem. O, wielki wybór masek. Może chcesz jakąś? Raczej nie. Wow, 35 euro za jedną. Może jak kiedyś przyjedziemy na karnawał, to sobie kupimy. A co ty tu masz? To cappuccino? No chyba nie. Takie mamy smakołyki. Dwa razy Aperol Spritz. Chodź na bok, to spróbujemy, bo stoimy. Dobra, bierz łyka. Najpierw ty. Dobra, a jeszcze nam opowiedz, która jest godzina, mój drogi mężu? Pomidor. No lepiej nie mówić. Ale jak chcieliśmy cappuccino, to się domyślcie, która może być godzina. No i tak można zaczynać zwiedzanie, co? Czuć grejpfruta mocno, prawda? Tak, no. Ale smaczne. Przecież tu w ogóle tak fachowo, to chyba powinna być jakaś pomarańcza jeszcze w środku, nie? No nie ma, jest tylko lód. Znaczy zależy, bo jak oglądaliśmy filmiki z Wenecji, to jedna dziewczyna mówiła, że oni dodają do Aperola oliwkę. No to też fakt, no. To ci nasi nic nie dodali. To pewnie dlatego, że było tanio. Tanio, ale smacznie. Tak. Chociaż jak oglądaliście poprzedni odcinek z Werony, to tam dopiero była prawdziwa taniość.
No pod koniec. To dzisiaj to luksus. Pod koniec, no. Ciekawe, czy kiedyś wpadł do wody ten ostatni. O, kolejne po 1 euro. Ale nie, to są maski tylko po jeden, widzisz? A, faktycznie. Maski po jednym, a magnesy po dwa. No. Patrzcie, jak tanio. Euro 80 cappuccino. Jeszcze nie widzieliśmy. A dopiero co były po 6. Mhm. Także warto się rozglądać. To spróbujemy chyba, nie? Oczywiście. To wchodzimy. Dobra, próbuj. Jak? Bellissimo. No i mamy piękny magnes za 1 euro. W Austrii kupowaliśmy za 3-4 euro. Ale jest piękny. Jaka zielona woda. No, kolory są ciekawe. Macie lufą? Wow, wow, wow. To wygląda smacznie, co? Mhm. Chodźmy, bo zrobię się głodny. A zobacz, tutaj cappuccino też kosztuje euro 80. To jest naprawdę bardzo dobra cena. I podchodzimy pod jedną z największych atrakcji w Wenecji, albo takich jednej z najpopularniejszych. Jest to most Ponte Rialto. I przez długi czas to był jedyny most w Wenecji, którym dało się przejść przez Canal Grande. Dawniej on był drewniany, dopiero później zbudowano go w takiej formie jak teraz. No i stąd jest bardzo fajny widok na cały kanał. Ale jest też dość tłoczno. Idziemy szukać jakiegoś miejsca. I tak wygląda kanał z tego mostu. Bardzo uroczo, bardzo klimatycznie. Przyjemnie jest tu postać i pooglądać. Zrobiliśmy już sobie zdjęcia na moście. Chociaż nie było łatwo, bo jest na tyle dużo ludzi i każdy tam chce sobie zrobić zdjęcie, że trudno o taki kadr, gdzie samemu się stanie i nikt inny w tym kadrze nie będzie widoczny. Ale wygląda to wszystko tutaj bardzo ładnie. Tak się przechodzi przez most. Widzicie, różne ciekawe rzeczy można tu kupić. Pieski. Maski. Co masz taki nos dotkany? Nie, już nie. Bo tam śmierdzi, bo zrobiliśmy, jak oczyszczają. Akurat pompowani. Czyli faktycznie można się naciąć. W sumie to kto powiedział, że zwierzęta nie mogą mieć portretów? Szef pan Fox. Tam pan jeleń. Pani owieczka. Tam jest panna psinka. No faktycznie. Tu pan koń. No niekiedy naprawdę ciekawie to wygląda. Jest ładnie. Ale 60 euro, ale zobacz. Handcraft. Mhm. Ładnie to wygląda. I wchodzimy na plac Świętego Marka. Taka fajna muzyczka. Wow. No to robi wrażenie. Ale to pięknie wygląda. Tak, i to jest Bazylika Świętego Marka. Po prawej jest dzwonnica i na nią mamy wykupione bilety na 15, także później pokażemy. A tam za nią jest ten pałac dożu, który jest zasłonięty. Później pod nią pojedziemy. No, ładnie to wygląda. Plac Świętego Marka jest najbardziej znanym placem w Wenecji oraz znajduje się w najstarszej części miasta. Sam plac i bazylika powstały w IX wieku, a bazylikę wybudowano po to, żeby pochować w niej relikwie Świętego Marka. Co ciekawe, te relikwie znajdowały się w Aleksandrii. Skąd wzięły się w Wenecji?
Ano bo w IX wieku dwóch kupców weneckich wykradło je stamtąd i przewiozło tutaj. Święty Marek jest też patronem Wenecji i znajduje się w jej herbie. A sama bazylika już od wejścia na plac wygląda dobrze, ale dopiero jak się stanie tutaj z bliska, to widać jakie to jest piękne. Chyba tylko jedna bazylika, którą podczas tej podróży zobaczymy, zrobi jeszcze większe wrażenie. Pewnie się domyślacie jaka, ale nie zdradzimy jeszcze. Tutaj widzimy Pałac Dożów Weneckich. Doża Wenecki był to najwyższy urzędnik w Wenecji, wybierany dożywotnio. Wenecja często też pojawiała się w przeróżnych filmach. Ja szczególnie zapamiętałem Casino Royale, chyba jedną z fajniejszych części Jamesa Bonda, jakie oglądałem. Mi bardzo zapadła w pamięć. A ty? No tak, ja też to pamiętam, ale też pamiętam film Turysta z Johnem Deppem i Angeliną Jolie. Teraz skojarzyłem sobie, że zapomnielibyśmy wspomnieć o najważniejszym filmie i największym dziele, jaki tu powstało. A ja już wiem. I kojarzyło się z Wenecją. Co to było? Śmierć Wenecji. Pora. Boże, miał być Franek Kojota. Chłopaki nie płaczą. Każdy Polak, kto to oglądał, wie o co chodzi. Przez tamte okienka więźniowie mogli po raz ostatni wyjrzeć. Ogólnie to w Wenecji systematycznie ubywa mieszkańców przez to, że podnosi się poziom wody, ta woda podmywa te budynki i one po prostu się niszczą. Wszystko to wymaga bardzo kosztownych napraw i remontów, przez to ludzie po prostu decydują się stąd wyprowadzić i zamieszkać w innym miejscu. Pochodzimy sobie jeszcze tutaj po tych uliczkach, bo na 15 mamy wykupione wejścia na tą dzwonnicę. Więc musimy się tu pokręcić, a później na nią wrócimy i pokażemy jak cały plac w ogóle Świętego Marka wygląda z prawie 100 metrów wysokości. I co ważne, nie widzieliśmy do tej pory ani jednego szczura. No faktycznie. Też podobno one bardziej wieczorem łażą w uliczkę. A, czyli później spotkamy. Nie, będziemy aż tak. No, o 18 będziemy. Bardziej jak jest ciemno, to łażą. Pytanie, co dla szczura znaczy wieczór. Czas pokazać. Idziemy za chwilę na tą wieżę. W sensie idziemy do środka, a na górę wjedziemy windą. Wikipedia podaje, że wybudowano ją pomiędzy IX a XII wiekiem, ale na przestrzeni lat niszczyły ją głównie pioruny, które systematycznie w nią uderzały. No i tak w 1902 roku ona się tu zawaliła. Postanowiono jednak ją odbudować, bo był to jeden z symboli miasta. No i bodajże w 1913 ukończono budowę. Są większe fundamenty, wieża jest lżejsza, no i stoi tutaj do dziś. Mam nadzieję, że się nie zawali, a zaraz pokażemy wam widok ze szczytu. Winda dość duża. Już zeszliśmy z dzwonnicy. Widoki przepiękne, na pewno warto. Ale ze względu na wysokość to strasznie tam biało. Prawda? No zdecydowanie. Jak zjechaliśmy już na dół i wyszliśmy tutaj z powrotem na plac, to aż się poczuliśmy jak w jakimś ciepłym kraju, nie? W stosunku tak. Do tego, co tam było. Czuć było taki powiew ciepła. No bo ta dzwonnica ma ponad 98 metrów. Czy to się nie przewróci? Wygląda jakby mogło. Krzywe wieże też jeszcze będą, a przynajmniej jedna. No, tutaj jest pięknie. Chyba jeden z lepszych widoków. I wracamy sobie tramwajem wodnym. Tu jest ten most Della Academia. I tak to wygląda. Ale super. Tak wygląda procedura podjazdu na przystanek. Tutaj będzie co,
Wenecji warto wydać na bilety? Warto, naprawdę warto. Zdecydowanie. Ja się w ogóle wahałem, bo mówię, o, 2 euro i tak to wszystko drogie, ale tylko, jak tylko tu weszliśmy, to od razu uznałem, że nie dobrze. Bardziej, że chyba będziemy przebywać przez te wszystkie miejsca, które wcześniej przewróciliśmy, więc zobaczymy to wszystko z innej perspektywy. Tak, fajne doświadczenie. No i pewnie nie jest to to samo, co rejs gondolą, ale gondola kosztuje 80 euro, a tutaj 10 za osobę. A też jest mega fajne. I będziemy teraz przepływać przez Ponte Rialto. A właściwie to pod Ponte di Rialto. Ogólnie to mega dobrze, że wsiadaliśmy na samym początku tej linii. To udało nam się zająć miejsca tutaj na zewnątrz z widokiem. Bo teraz na tej stacji Rialto to wsiadło pewnie ze 100 osób. No i od razu ci, co wchodzili na początku, to musieli iść do kabiny. Przypuszczam, że tam pewnie byłoby trochę słabiej. O, tam wcześniej robiliśmy sobie zdjęcia. Ale piękne niebo teraz jest. Jakie fajne kolory. Ogólnie to można sobie tą linią wrócić pod sam parking, z którego zaczynaliśmy. Później jeszcze pokażemy ten parking. Ale chyba wysiądziemy sobie przystanek wcześniej i pójdziemy jeszcze coś przekąsić. Później będziemy jechać pod Florencję, więc już pewnie nie bardzo byłoby gdzie zjeść. No i sprawdzamy, jak smakuje jedzonko. Ja mam ravioli z ricottą i szpinakiem. No pyszne. Tak? W ogóle się nie zdziwiłam, bo tutaj wszystko jest pyszne. Ale to jest naprawdę pyszne. A ja mam tagliatelle z prosciutto. O, ciężko dołożyć. Czuć, że makaron jest inaczej zrobiony niż ten, co jadłem w Weronie. Ale też jest smaczne. Też dalej jest dobre. To jeszcze pokażemy ceny tego jedzenia. 2 razy koperto 5 euro, tagliatelle 12,50, ravioli 13 i razem 3 dyszki. I grazie, arrivederci. Jesteśmy już na parkingu. Przed przyjazdem do Włoch to miałem też taką obawę odnośnie auta, bo ogólnie Włosi nie słyną z ostrożnego parkowania. I teraz pytanie. Czy nic nam się tutaj nie stało? Nie. Ale takich momentów, gdzie wracam i serce będzie mi biło trochę szybciej, to przed nami we Włoszech jeszcze kilkanaście. Jeszcze takie krótkie info odnośnie parkingu. Parkowaliśmy na parkingu, który nazywa się Tronchetto. Wrzucimy w opisie link do tego parkingu. On kosztował 25 euro za dobę. Jest jeszcze jeden taki popularny, duży parking San Marco. Też często ludzie go polecają. Natomiast my na nim nie parkowaliśmy z tego powodu, że tutaj nie trzeba zostawiać kluczyków w obsłudze, tylko parkujecie i kluczyk zabieracie ze sobą. Do centrum jest kawałek piechotą, ale można też przepłynąć tym tramwajem wodnym. I tu tak naprawdę pod samym parkingiem jest przystanek, także jeżeli ktoś nie chce chodzić, to może sobie w dwie strony przepłynąć i tak naprawdę dopłynie sobie pod albo do samego centrum i z powrotem pod sam parking. A po zwiedzaniu Wenecji przyjechaliśmy pod Florencję, więc wiecie już, co będzie w kolejnym odcinku. Tak wygląda nasz dzisiejszy pokój. Jak ci się podobało w Wenecji? No przepięknie było, wiadomo. W niektórych miejscach śmierdziało, ale to w trzech chyba tylko? Wydaje mi się, że w trzech. Z czego w jednym tak bardzo? Bardzo.
a w dwóch tak, że... Znośnie. No. Ale nie ma tragedii, jak niektórzy mówili, że wszędzie, że Wenecja tak, w ogóle to smród, to nie, na pewno nie. Ile szczurów? Zero. Zero szczurów, więc to wielki, wielki plus. Ogólnie to mi też podobało się bardzo. No i myślę, że jest to miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć w życiu. Był tylko jeden mankament. Jedno, dwa. Co nas irytowało. Dwa? Jakie dwa? A ty o czym chciałeś powiedzieć? O tych wciskaczach róż i innych pierdół. Wciskacze wciskaczami, bo nawet ja ich się nie bałam, no ale to jest bardzo irytujące, no bo te róże tak wciskają, że to jest przesada totalna, ale moim zdaniem gorsze było to, jak tacy wielcy panowie czarnoskórzy podchodzą do turystów i w taki naprawdę sposób narzucający się i no ja się wtedy aż przestraszyłam, ale dosłownie do wszystkich mają takie bransoletki jakby i niby chcą ci pokazać, a później nie wiem, jak ty weźmiesz od niego, żeby tylko zobaczyć, to już, już masz zapłacić za to. Więc tak wciskają, na początku udają, że niby o, zobacz, zobacz tylko, a później stoi taki duży, czarnoskóry pan. No i taką minę ma nie za fajną, więc naprawdę można się przestraszyć. A nawet była sytuacja, to widzieliśmy, że rzucił pod nogi jakiemuś gościowi. A to tak rzucił, żeby wyglądało, jakby mu spadło, nie? Tak! I ten drugi gość schylił się, żeby to podnieść i mu podać. A on nie, 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 już tego nie chce, płać. I tak, już szedł za nim i coś w ogóle zaczął gadać, także... Bo to ogólnie nie tylko we Włoszech tak się dzieje, bo pamiętam dawno temu, jak nawet w Zakopanem na Krupówkach z tymi różami do nas podchodzili. I to też jest takie, że daję tobie do ręki, ty to bierzesz, bo nie wiesz, o co chodzi. I on wtedy, no, albo daje ci jakąś kartkę, że no, tu zbierają, co łaska i tak dalej. Ale tutaj są o wiele bardziej nachalni, albo wręcz na siłę wciskają to do ręki. I było tak, że my sobie, jak już wracaliśmy, to gościu podchodzi z różą, my z daleka pokazujemy, że nie chcemy i mówimy no, no. A on normalnie jakby chciał rzucić tym w ciebie, nie? Aż cię tak dotknął tą różą, nie wiem, no dziwnie tak, to wyglądało. No tak, ja jeszcze w ogóle wtedy szłam z tyłu i trzymałam jeszcze cię za plecak i w jednej dłoni miałam telefon, no a w drugiej ciebie po prostu trzymałam. Specjalnie, żeby mieć zajęte ręce, a on mi centralnie po prostu chciał wcisnąć w rękę. No to ja już tak dosadnie po angielsku powiedziałam. Tak, i ogólnie najwięcej ich było w okolicach tam Placu Świętego Marka i tego Pałacu Dożów. Także jakby na to uważajcie. Tym bardziej, że oni mają takie sztuczki, nie? Że to nawet nie jest tak na zasadzie, że on po prostu ci to daje i jak nie chcesz, to nie. Tylko oni mają takie triki właśnie, że albo to rzucą i wygląda jakby spadło i ty jako... Ale tu już chodzi o bransoletki, bo ja podnieść. Uważam, że no już też... Ale z tą różą to też było, bo on chciał tak zrobić, żebyś ty ją niby złapała. No i on tak, tak chciał aczkolwiek to rozegrać, nawet... Nie? Perspektywy kobiety, to mogę powiedzieć, że to już bez przesady nie trzeba się bać tych, co wciskają róże. Ja bym się bała raczej tych, co wciskają te bransoletki tych dużych, czarnoskórych panów. Bo to naprawdę, oni zaczęli nawet, bo jeden nas zaczepił, resztę to po prostu obserwowaliśmy z boku. No i jak on nas zaczepił, to ja się normalnie przeraziłam, bo no taki wielki byczek. No, kawał byka. I jeszcze na początku taki miły, miły, ale my już wiedzieliśmy, o co chodzi, bo też w innym filmiku na YouTubie widzieliśmy, już ktoś o tym wspominał, ale my zaczęliśmy iść, on kawałek za nami szedł i po prostu zaczął się pytać, że skąd jesteśmy po angielsku i jakby zagadują, a później pieniądze. Mhm. Tak, także na to trzeba uważać, ale mimo tego to i tak był to super dzień, Wenecja jest świetna. Napiszcie, pamiętajcie w komentarzu, czy wam się podobało, czy w ogóle byliście w Wenecji, jakie mieliście wrażenia. A jeżeli nie macie pomysłu, co tam możecie napisać, to żeby nam pomóc podbijać zasięgi, napiszcie po prostu, które z tych miejsc podobało wam się najbardziej, jakie widzieliście w filmie, albo po prostu nawet napiszcie samo Wenecja i też będzie ok. Także pamiętajcie jeszcze o lajku, o subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Już wiecie, że we Florencji.